Dzień dobry. Olej sezamowy, efawit, otrzymywany jest z otłuszczonych nasion sezamu białego. Jest niefiltrowany i nierafinowany. Powstaje pod wpływem tłoczenia na zimno nasion sezamu. I właśnie taki nierafinowany produkt zachowuje najwięcej właściwości odżywczych. Cechą charakterystyczną oleju sezamowego jest niezbyt intensywny, delikatnie orzechowy smak. Tradycyjnie był on wytwarzany w Azji Wschodniej, Egipcie, Indiach i Chinach. 100 ml produktu dostarcza 900 kcal, 100 g tłuszczu, w tym około 43 g wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Olej z ziaren sezamu posiada niską zawartość tłuszczów nasyconych, a tym samym wysokie ilości jednonienasyconych oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, z przewagą wielonienasyconych. Olej sezamowy jest źródłem kwasu linolowego i oleinowego, fitosteroli oraz witaminy E i K. Badania naukowe wskazują także, że niektóre składniki lipidów, takie jak wielonienasycone kwasy tłuszczowe, sterole i stanole roślinne, mogą skutecznie obniżać poziom cholesterolu we krwi. Warto przy tym wspomnieć, iż olej sezamowy zawiera bardzo duże ilości fitosteroli roślinnych. Ich spożywanie zapobiega rozwojowi miażdżycy naczyń krwionośnych. W związku z tym regularne spożywanie oleju sezamowego może przyczynić się do obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego, triglicerydów i cholesterolu LDL we krwi. Do tego olej sezamowy posiada silne właściwości przeciwutleniające. Zawiera sezaminę, sezamol oraz sezamolinę, należące do lignanów, wykazujące działanie obniżające poziom cholesterolu we krwi oraz przeciwdziałające nadciśnieniu tętniczemu. Efekt przeciwnowotworowy oleju sezamowego wynika z obecności właśnie sezaminy. Olej sezamowy nie powinien być spożywany przez osoby z alergią na sezam. Może być bezpiecznie spożywany przez kobiety w ciąży. Olej sezamowy jest składnikiem dań kuchni azjatyckiej i bliskowschodniej. Należy pamiętać, aby nie stosować go do smażenia, pieczenia czy gotowania, ponieważ pod wpływem wysokiej temperatury traci on większość swoich korzystnych właściwości. Olej sezamowy należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła i źródeł ciepła.